Dzień dobry Państwu. Witamy na naszym kanale Tomka Sorokę, którego już Państwo powinniście znać, przynajmniej jego firmę Liwer, którą ogłaszamy od kilku miesięcy już. Tomek jest założycielem i właścicielem firmy Liwer i zaprosiliśmy i sponsorem naszego programu. I dlatego, nie tylko dlatego, żeśmy go zaprosili, dlatego że głównym powodem to są Państwa prośby o komentarz na temat najnowszych zmian technologicznych w świecie. Wielu z Was ma problemy z tym, jak się dostosować do tych nowych odkryć, między innymi sztucznej inteligencji, ponieważ Tomasz od wielu lat zajmuje się tym tematem. Zaprosiłem go na serię rozmów. Będziemy się spotykać i jeśli Państwo będziecie mieli pytania w związku z tą tematyką, to oczywiście proszę pisać w komentarzach. Będziemy te pytania w każdym z programów uwzględniać. Witamy Tomku jeszcze raz. Dzień dobry, witam wszystkich. Proszę Państwa, no to może Tomku, przedstaw się, przedstaw siebie i przedstaw Liwer, przedstaw swoją firmę. To tak jak Janku powiedziałeś, nazywam się Tomasz Soroka i jestem założycielem firmy Liwer. I to, czym się zajmujemy od wielu, wielu lat, zajmujemy się tworzeniem aplikacji, tworzeniem oprogramowania i takim naszym hasłem jest build the right software, build the software right, co oznacza, że nie tylko to, co sobie klient zażyczy, stworzymy w taki sposób, żeby to było rozwijalne i zarządzalne w długim okresie czasu, ale też doradzamy, w co warto zainwestować, bo najprościej jest stworzyć kolejną aplikację. Aplikacji na całym świecie są pewnie miliony, jak nie setki milionów, ale jak stworzyć taką aplikację, która naprawdę rozwiąże problemy użytkowników i która będzie miała pozytywny wpływ na biznes naszego klienta. Czyli aplikacja dla każdego niejako, tak? To znaczy, że tworzycie aplikacje, które są specyficznie dla danych potrzeb i dla danych klientów? Tak, tworzymy aplikacje tak zwane dedykowane, czyli przychodzi do nas klient i najczęściej to jest startup albo to jest mała, średnia, czasami duża firma i mówi, chcielibyśmy zrobić taką i taką aplikację, chcemy rozwiązać taki i taki problem i wtedy my od początku doradzamy, pomagamy przeanalizować, zbadać rynek, potem taką aplikację projektujemy, w kolejnym kroku wykonujemy, tak mówiąc w dużym skrócie, no i potem zapewniamy dalszy rozwój, utrzymanie, zapewniamy, że ta aplikacja działa, wszystko jest dostępne dla użytkowników i wszyscy mogą z takiej aplikacji stworzonej skorzystać. No to wszystko jest bardzo ogólne, więc będziemy musieli teraz to uszczegółowić. Ja sobie tutaj parę pytań wynotowałem. Pierwsze pytanie może takie, dla kogo, bo wielu biznesmenów nie wie, że potrzebuje aplikacji. Znaczy większość się orientuje w tym, co jest im potrzebne, natomiast nie wiedzą jak klasyfikować, jak szukać, jak rozmawiać z firmą projektującą. Większość aplikacji to są gotowe produkty, które są na rynku. Mógłbyś powiedzieć, dla kogo są te aplikacje i co one dla biznesu robią? Okej, to więc tak, warto zacząć od tego, znaczy są zazwyczaj dwa typy klientów, którzy do nas przychodzą. Pierwszym typem są to klienci, którzy wiedzą, że chcą stworzyć nową aplikację, nowe rozwiązanie. Są to na przykład startupy albo są to firmy, dla których stworzenie aplikacji jest równoznaczne z poszerzeniem biznesu, wprowadzeniem nowego produktu czy nowej usługi na rynek. I oni, te osoby zazwyczaj wiedzą, że jest jakiś problem, jest jakaś potrzeba zidentyfikowanej grupy użytkowników, i wiedzą, że nie ma takiego rozwiązania na rynku. Zazwyczaj to przebadali, sprawdzili i wiedzą, że gdzieś czai się jakaś okazja, którą warto wykorzystać.
wtedy do nas przychodzą. Możesz dać jakiś przykład? Możesz dać jakiś taki konkretny przykład z ostatnich miesięcy? Ja może podam przykład takiego startupu, który teraz jest dosyć dużą firmą. Jest to firma z Belgii, nazywa się Trooper. Ich domena to, strona www to trooper.be i oni przyszli do nas z takim wyzwaniem i z taką obserwacją, że w Belgii ludzie bardzo często zrzeszają się w różnego rodzaju stowarzyszenia. Tam każdy człowiek jest w minimum jednym stowarzyszeniu, są to rowerzyści, dzieci chodzą na jakieś zajęcia, taekwondo, karate i tak dalej, i tak dalej. I takim częstym problemem jest to, że te stowarzyszenia od czasu do czasu potrzebują zorganizować czy to jakiś wyjazd, czy to jakąś imprezę. I zazwyczaj pojawia się problem, kto to sfinansuje, skąd wziąć pieniądze. I oni wyszli z takim pomysłem, że może warto stworzyć platformę, dzięki której, taką platformę afiliacyjną, dzięki której jeżeli ktoś ze stowarzyszenia albo z osób, które takie stowarzyszenie wspiera, kupuje coś w internecie, na przykład kupuje bilety lotnicze, to wtedy część pieniędzy z takiego zakupu, tak zwany cashback, wróci na konto tego stowarzyszenia. No i zaczęliśmy nad tym pracować. Na początku mieliśmy 5 stowarzyszeń, które były zainteresowane tym konceptem, żeby to przetestować. No i okazało się, że to bardzo fajnie działa. W chwili obecnej tych stowarzyszeń jest, nie wiem, między 15 a 20 tysięcy. To tak dynamicznie rośnie, że nawet tak na co dzień nie jestem w stanie za tym nadążyć. Ludzi, użytkowników, którzy są na tej platformie, jest ponad grubo 150 tysięcy. I na chwilę obecną ilość pieniędzy, które wróciły na konta tych stowarzyszeń, to jest coś około 7-8 milionów euro samego cashbacku, czyli prosto można sobie policzyć, gdzie ten cashback to jest kilka procent od tego, ile kosztuje na przykład taki bilet, także można sobie policzyć, ile pieniędzy przechodzi przez taką platformę i jak to jest duży sukces. Także to jest taki przykład. Tak. Pozwól mi zapytać, bo nie chcę zbyt głęboko wchodzić w szczegóły. To znaczy się, że dzięki aplikacji oni mogli te pieniądze odzyskać, jakby nie było aplikacji, to by nie odzyskali? Tak, ponieważ nikt nie łączył ich potrzeby odzyskiwania tego cashbacku z możliwością, żeby tą potrzebę zrealizować. Nie było rozwiązania, nie było technologii, która by to umożliwiała. I dopiero Trooper, przez to, że ma tych stowarzyszeń ileś tysięcy w swojej społeczności, spowodował, że duzi gracze na rynku zostali zainteresowani tym, że może dla nich to jest fajny sposób na skalowanie biznesu, na większą sprzedaż, a dzięki temu te stowarzyszenia zyskują pieniądze. Ogłaszamy w ramach prezentacji Liwer, firmy Liwer, ogłaszamy dwie aplikacje. Janku, tylko jeszcze może, przepraszam, powiem o tym drugim przypadku. Drugi przypadek jest wtedy, kiedy ktoś ma firmę, ale nie wie, czy aplikacja do czegoś jest mu potrzebna. Tak, to jest ten drugi przypadek, kiedy przychodzi klient i on nie jest pewien, czy coś potrzebuje, ale zazwyczaj czuje, że pewne procesy w firmie albo nie działają tak, jak powinny, albo wymagają dużej ilości czasu, takiej ręcznej pracy pracowników i podpytuje nas, co można z tym zrobić. I zazwyczaj, i to jest taka grupa, druga grupa klientów, i zazwyczaj wynikiem jest to, że albo automatyzujemy jakiś proces, albo tworzymy jakieś rozwiązanie, żeby przeskalować na przykład sprzedaż w danej firmie poprzez, nie wiem, automatyzację, skalowanie dzięki technologii jakiegoś procesu i wspólnie często odkrywamy, wiedząc, jak działa proces, gdzie są słabe strony takiego procesu, gdzie są jakieś kroki, które wymagają dużej ilości pracy. Staramy się to przeanalizować, zaproponować, jak można taki proces, jak można kroki w takim procesie zoptymalizować i wtedy powstaje kawałek technologii. Czy jest to automatyzacja, czy jest to aplikacja, często jest to połączone
z jakimiś gotowymi rozwiązaniami, na przykład z jakimś CRM-em, z jakąś aplikacją, gdzie jakiś klient coś tam robi, ma do tego dostęp, a dzięki technologii można to przeskalować w górę i zamiast zatrudniać 10 kolejnych osób, można lepiej wykorzystać zasoby, które mamy i ten biznes sobie przeskalować. No to może omów tak krótko te dwie aplikacje, które reklamujemy, to znaczy Save.com i Boost BPA. One są, wyglądają dość obiecująco, może więcej szczegółów. Okej, to te dwie aplikacje to są nasze tak zwane spin-offy, czyli takie podfirmy, które nie zajmują się tworzeniem dedykowanych rozwiązań dla klientów, tylko te spin-offy stworzyły dwa produkty. Pierwszym produktem jest Save.com i Save.com jest odpowiedzią na potrzeby klientów, którzy chcą czy mają potrzebę komunikowania się w ramach swojego biznesu czy komunikowania się ze swoimi klientami, ale w bezpieczny sposób. Bezpieczny sposób to nie jest tylko zaszyfrowanie połączenia podczas czata czy podczas rozmowy, ale to jest bezpieczeństwo całego rozwiązania, które na przykład objawia się tym, że nikt poza właścicielem aplikacji Save.com nie ma dostępu do danych, które w tym Save.comie są gromadzone. Czyli nie ma takiej sytuacji, że nie wiem, WhatsApp czy jakiekolwiek inne rozwiązanie, może tutaj bez wymieniania, nagle okazuje się, że jednak mają dostęp do danych i może nie mają dostępu do przebiegu samej rozmowy, ale wiedzą, z kim, kiedy się komunikowaliśmy, jak długo, jak często, kto to był. My te wszystkie problemy rozwiązujemy i dostarczamy rozwiązanie, które jest dużo bardziej bezpieczne. Co więcej, jest to rozwiązane tak zwane white label, czyli firma, która z takiego rozwiązania korzysta, ma swoją aplikację, która jest obrędowana ich logiem, w ich kolorach, może być rozbudowana o ich potrzeby. I to, co jest najważniejsze, to nie jest rozwiązanie drogie. I to jest też często taki mit, że jeżeli tworzymy swoją aplikację, to musi kosztować dziesiątki albo setki tysięcy złotych. To często jest nieprawdą i wynika to z tego, jakich technologii używamy i w jaki sposób. Więc tyle może o Save.com, tak żeby nie wchodzić zbyt głęboko w szczegóły. Jest drugim spin-offem i Boost BPA ma na celu pomóc w skalowaniu procesów związanych z marketingiem i ze sprzedażą w ten sposób, że Boost BPA za pomocą sztucznej inteligencji przeszukuje internet w celu znalezienia osób, które potencjalnie są naszymi klientami. Nazywa się te osoby często leadami, szansami sprzedażowymi czy prospektami. Nazewnictwo jest dosyć różne, ale to, co łączy te wszystkie osoby, to to, że mają jakąś potrzebę, która prawdopodobnie pasuje do mojej firmy. Dam taki przykład. Ktoś gdzieś tam pisze na jakiejś grupie facebookowej, mam problem z rozliczeniem zeznania podatkowego, szukam księgowego, który mi w tym pomoże. I Boost BPA potrafi takiego posta znaleźć i to, co jest ważne, nie dotyczy to tylko Facebooka, to może być dowolne źródło, dowolne miejsce w internecie i jeżeli Boost BPA za pomocą sztucznej inteligencji przeanalizuje i stwierdzi, że ta osoba prawdopodobnie może zostać moim klientem, jest dosyć wysokie prawdopodobieństwo, to jestem o tym informowany. Co więcej, Boost BPA sam potrafi stworzyć odpowiedź w dowolnym języku, którą wysyłamy do takiego klienta i bardzo ułatwia i oszczędza czas. Nie muszę ręcznie przeglądać 20 grup facebookowych, 5 portali i 10 kolejnych miejsc, nie muszę nic robić, Boost BPA robi to sam analizuje, sam pisze odpowiedź, teraz pracujemy nad tym, że
pewnych przypadkach potrafi nawet sam odpowiedzieć, a ja zajmuję się takim leadem tylko wtedy, kiedy jest reakcja. Projektujemy, co chcemy, żeby dana osoba zrobiła przy odpowiedzi. Jeżeli ta odpowiedź zostanie na przykład wysłana automatycznie, ktoś zareaguje, no to wtedy ja się taką osobą, czy ktoś z firmy, czy nasz klient się tą osobą dalej zajmuje. Wspomniałeś już o wydatkach, ocenie takich urządzeń. To jakby dwa pytania się w związku z tym nasuwają. Pierwsze, dla kogo, kto, jak wielki musi być ten biznes, jak duży, czy jak mały może być ten biznes, żeby zastosować takie rozwiązanie, no i ile to kosztuje w praktyce? Okej, to taki safe.com, cena zaczyna się już od 5000 zł i ja teraz nie żartuję, za 5000 zł jesteśmy w stanie zrobić takie dedykowaną aplikację, white label aplikację dla klienta, plus później jest abonament miesięczny, który zależy od funkcji włączonych i tak dalej, ale zaczyna się od około 100 zł miesięcznie. Około 200-300 zł miesięcznie w zależności od. Inteligencję, ile tych zapytań jest miesięcznie, jak dużo tej sztucznej inteligencji musimy wykorzystać. I teraz dla kogo to jest? To jest, my nie klasyfikujemy po wielkości firmy, po ilości pracowników czy obrotach. Dla nas najbardziej interesujący jest potencjał wykorzystania tych narzędzi. Także to może być firma jednoosobowa, dwuosobowa, tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Najważniejsze dla nas jest to, żeby te rozwiązania się zwróciły, bo całą sztuką jest takie inwestowanie w technologię, żeby każda zainwestowana złotówka została pomnożona i wielokrotnie się zwróciła. Także to jest taki klucz wejścia. Powiedz mi, jaka jest skala tej rentowności, to znaczy albo jak może aplikacja, no nie tylko te dwie, które żeśmy wymienili, ale w ogóle jakakolwiek aplikacja, jak bardzo może zmienić rentowność firmy, czy jej zyskowność? Jasne, to jest bardzo szerokie pytanie i tak naprawdę sama aplikacja nie zmienia rentowności, ale rentowność zmienia, czy przychody, czy zyski zmienia skala wykorzystania takiej aplikacji. Wracając do tego przykładu Troopera, który do tej pory wygenerował miliony euro, aplikacja, czy na tej aplikacji pracuje 100 stowarzyszeń, czy 15 tysięcy stowarzyszeń, ta aplikacja jest taka sama. Także cała sztuka polega na tym, żeby mieć pomysł na to, jak daną aplikację wykorzystać, żeby ona generowała większy zysk, czy zwiększała rentowność. I oczywiście w niektórych przypadkach, takich jak Boost BPA, czym podłączymy więcej źródeł, czym lepiej potrafimy sklasyfikować klientów, tym będziemy mieć więcej tych leadów, gdzie potem może być takie ograniczenie, że po prostu nie jesteśmy w stanie więcej tych leadów obrobić, mówiąc kolokwialnie, niż jesteśmy w stanie. W niektórych przypadkach to się skaluje, tak jak w przypadku takiego Troopera, praktycznie bez zwiększania ilości zasobów, które muszą być zaangażowane. Także z tym jest bardzo różnie. Na pewno trzeba mieć na to pomysł i tutaj magii nie ma. Jak do nas przychodzi klient i mówi, chce korzystać z Boost BPA, to my pytamy, ok, co chciałbyś monitorować, jakie miejsca, gdzie są twoi potencjalni klienci, czy o tym wiesz, czy nie, czy musimy ci pomóc. I zazwyczaj sukces odnoszą te osoby, które gdzieś tam coś wiedzą, czują, że to jest dla nich kierunek, ale przez to, że nie miały takiego narzędzia, nie były w stanie tego ręcznie, w sposób ręczny po prostu obrobić, gdyż tej pracy było
było za dużo. Także tutaj trzeba się troszeczkę do tego przygotować, ale na pewno te technologie, te rozwiązania w tym bardzo pomagają. Czy można się z Wami skontaktować i zapytać, bo nieraz może ktoś nie odkryć, samemu nie odkryje swoich potrzeb, czy jak to ma zrobić? Jasne. Jak najbardziej zapraszamy do kontaktu i na pewno postaramy się każdemu podpowiedzieć, pomóc. I z tego, co wiem, w opisie każdego filmu są linki do tych naszych produktów, także sobie można wejść, kliknąć, sprawdzić. Są formularze kontaktowe, są namiary na nas, także jeżeli ktoś tylko wejdzie w opis filmu, na pewno znajdzie prostą ścieżkę do kontaktu. Ja myślę, że na początek można byłoby zrobić tak, że jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś pytania, to niech w komentarzach do tego filmu te pytania zada. Ja to, ty te pytania otrzymasz i wtedy możesz odpowiedzieć, czy to jakoś skontaktować się, czy telefonicznie, czy w odpowiedzi na pytanie. Także myślę, że taka forma na początek może być, tak? Może być jak najbardziej, super. Co jeszcze byś mógł dodać w kwestii odwagi, to znaczy tej decyzji, żeby jednak procesy rutynowe informatyzować, żeby je skomputeryzować, że jak to wygląda w psychologii przedsiębiorcy, kiedy należy się już tym zainteresować? Na pewno warto zainteresować się tym wtedy, kiedy czujemy, że pewne rzeczy albo chcemy oprocesować, bo zaczyna nam brakować procesów w firmie. W ogóle jestem bardzo dużym fanem zarządzania procesowego, więc ja bym każdemu podpowiadał, żeby na pewno się nad tym jak najwcześniej zastanawiać. Ja uważam z mojego doświadczenia, że zazwyczaj robi się to za późno i potem człowiek ma wyrzuty sumienia, mogłem to zrobić rok temu. Nie jest to proste, ale to jest taki punkt wyjścia, żeby się nad tym zastanowić, jak w ogóle procesy w mojej firmie powinny wyglądać, nad którymi warto pracować. Wtedy szybko pojawi się, w których krokach danego procesu mamy jakieś problemy, wyzwania, coś, są jakieś blokery, nad którymi warto się pochylić. No i wtedy to jest super punkt wyjścia do tego, żeby zastanowić się, jak technologia może nam pomóc. I teraz to, co jest takim hype'em i bardzo interesującą rzeczą, jest zastosowanie sztucznej inteligencji w automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych. I tak jak automatyzacje procesów biznesowych były dosyć trudne do wykonania jakiś czas temu ze względu na to, że trzeba było działać według sztywnych algorytmów, tak teraz przy tym postępie w zakresie sztucznej inteligencji, jaki mamy, zaczyna się to robić wszystko coraz prostsze i dużo prościej można proces, który by wydawało się, że jest trudny w automatyzacji, w cyfryzacji, dużo prościej jest to zrobić. Więc na to warto zwrócić uwagę. No i trzecia rzecz, ja myślę, że to jest właśnie ten taki temat, co dalej będzie, czy sztuczna inteligencja nas zastąpi, czy w ogóle myślę, że to jest bardzo fajny temat na gdzieś tam na przyszłość. Na kolejne spotkanie. Jak będzie zainteresowanie, ale według mnie, my nie za bardzo mamy wybór. Sztuczna inteligencja moim zdaniem to jest kolejna rzecz, kolejna technologia, której nie powinno się bać, gdyż tutaj nie ma, jakbyśmy w to weszli głębiej, nie ma w tym jakiejś tam dużej magii. Trzeba się zacząć zastanawiać, jak... ...nie obsłużyć więcej klientów, jak wykonywać moje... Nie wiem, coś się nam zacina. Zaczął się nam, nie wiem, internet się może zaczął. Tomku, bardzo dziękuję. Następnym razem będziemy drążyć temat sztucznej inteligencji. A teraz tylko jeszcze ogłoszenia parafialne. Chciałbym Państwu zwrócić uwagę na to, że
Dobra giełda, czy dobra gospodarka to nie tylko wtedy, kiedy ceny rosną, kiedy ceny akcji rosną, tylko kiedy spadają, to też jest dobrze. I dlatego zachęcam do kontaktu z Będnicą Mazowia, naszym kolejnym sponsorem, bo akurat ceny na złoto trochę spadły i ci z Państwa, którzy wciąż jeszcze się wahają, czy kupić, czy nie, mają okazję do nabycia. Nie martwcie się tym, że ceny spadają. To jest dobra okazja do wykorzystania tych wszystkich manipulacji Wall Street, Fedu i innych instytucji finansowych, które chcą nas zniechęcić do złota. No i druga sprawa to jest też związana z naszym sponsorem, czyli z Fundacją Instytut Karla Mengera. Chciałbym przypomnieć, że sponsorują edukację dziecięcą poprzez wydawanie książeczek dla młodych, już nawet dzieci w wieku 5-6 lat. Te książeczki są opisane też w opisie, też podane w opisie naszego filmu. To są książki, które zmieniają mentalność człowieka, tego młodego człowieka. Już nie będzie takim pańszczyźnianym, zniewolonym obywatelem jak wielu z nas, tylko rąbnie pięścią w stół, zastosuje aplikację, sztuczną inteligencję, jak mu się nie będzie chciało i będzie działał. Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję Tomku bardzo i do usłyszenia już, myślę, że za chyba tydzień. Dziękuję albo Ci, Janku. Albo dwa. Dziękuję, do widzenia. Wszystkiego najlepszego, do widzenia. Dziękuję.